Marta Szymik-Telesz. Moim Państwa gościem jest Adam Drążek, radca prawny z Kancelarii Traktat w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy do tematu podatku od spadków i darowizn. W jakich przypadkach można uniknąć obowiązku zapłaty takiego podatku? Ustawodawca w ustawie przewidział zarówno kwoty wolne od podatku, o których mówiłem w poprzedniej części, jak i szereg różnego rodzaju zwolnień, czy to podmiotowych, czy to przedmiotowych, z których jednak najistotniejsze wydaje się wprowadzenie zerowej grupy podatkowej. Jaka grupa osób należy do tak zwanej grupy zerowej, o której Pan wspomniał, która tego podatku płacić nie musi? Grupa zerowa generalnie jest tożsama z pierwszą grupą podatkową, o której również mówiłem poprzednio. To znaczy należą do niej małżonek wstępni, czyli dzieci, wnuki, wstępni, czyli rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Jak łatwo zauważyć, z grupy tej zostali wyeliminowani zięć, synowa i teściowie. Czy sama przynależność do tej grupy wystarczy, aby tego podatku nie płacić? No niestety nie. Ustawodawca stwierdził, że konieczne jest również zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o danej czynności, czy to o darowiźnie, czy to o spadkobraniu w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia w drodze darowizny lub w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jakie obowiązki poza oczywiście zapłatą podatku ciążą na podatniku? Podatnik zobowiązany jest w ciągu miesiąca do złożenia zeznania podatkowego na formularzu SD3 wraz z dokumentami, które określają podstawę opodatkowania. Warto zaznaczyć, że w przypadku, kiedy czynność ma formę aktu notarialnego, płatnikiem podatku jest notariusz, wobec czego nie ma obowiązku składania tego zeznania podatkowego. Natomiast w przypadku darowizny pieniężnej konieczne jest również przedstawienie potwierdzenia przelewu lub przekazu pocztowego, wobec czego zawsze lepiej jest taką darowiznę wykonać właśnie w formie przelewu bankowego, aby to potwierdzenie było. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Adam Drążek, radca prawny z Kancelarii Traktat w Cieszynie.